Serwus, to będzie Dorożski, bardzo gorący, bardzo serdecznie, ja jestem Wielki, to kolejny odcinek na moim kanale. Koniecznie stawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli chcecie więcej odcinków takich jak ten. Mam dzisiaj dla was troszkę smutną wiadomość, dlatego że na mój serwer było jakieś włamanie, o którym jakby dowiedziałam się, chcecie, jak najszybciej. Zbanowałam tą osobę, która się włamała, ale to chcecie za chwilę. Zanim jeszcze to chciałam zaprosić na mojego Instagrama Milkacz2 oraz do mojego stepu, pierwszy w opisie, plus Logitech przysłał mi, chcecie, nową kamerkę, także mega z tego powodu cię, bo jak wiecie, jakby moja poprzednia kamerka zaliczyła po prostu upadek. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam tą kamerkę i serdecznie dziękuję firmie Logitech. W opisie będziecie mieć sobie linka, więc odsyłam serdecznie, bo jakby już przysłali mi raz mega dużo fajnych rzeczy, między innymi klawiaturę, myszkę oraz słuchawki, które do dzisiaj mi się zarobicie trzymają. A tu mamy taką kamerkę, także ja mega się jaram, słuchajcie. No, także ogólnie tak wygląda, słuchajcie, sama kamerka. W następnym odcinku ją podłączę i zobaczymy, słuchajcie, jaka będzie różnica. Teraz też mam, słuchajcie, kamerkę z Logitecha i służyła mi w sumie chyba 5 lat. Także no mega fajnie, polecam serdecznie, także wbijajcie koniecznie do opisu, a my już, słuchajcie, przechodzimy do dzisiejszego filmu. Także jak widzicie, jesteśmy już, słuchajcie, w Minecrafcie i tutaj w ogóle ktoś chyba mi coś pisał, hejka, dobra, odpiszemy hej, bo tutaj, nie wiem, byłam zajęta po prostu zaczynaniem odcinka. I tutaj w ogóle mam jakąś informację, że mam jakiegoś włączką kostu na słonecznik. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Widzowie, nie wiem. Nie wierzę. Darmowe naleśniki, sorry, ja myślę tylko o jednym. Ej, to jest stąd. Nie wiedziałam, że w ogóle takie coś istnieje. To jest totalny kozak. Okej? Dziękuję. Dziękuję. Yo, ale dostałam, słuchajcie, dzisiaj prezenty. Dzisiaj nie mam urodzin, ale dostałam takie prezenty. No oczywiście słoneczniczki, także je odstawiamy. I fajnie, bo mamy, słuchajcie, znaczniki, a te znaczniki akurat są mega dla mnie ważne, dlatego że musimy kotki nasze ponazywać wszystkie. To jest totalnie mega istotne, także musimy to zrobić. Czemu cały czas raz siedzi? Wiesz co, nie, zejdź stąd. Chłopie, zejdź stąd. Ty, no, o, co tu siedzi? Dobra, niech będzie. Ale wiecie co, aha, ja teraz nie ten, no musisz posunąć mi się stąd, kocie, dziękuję. I daj mi to i siadaj tutaj. Dobra, super. Bo musimy, słuchajcie, jak tego dirta, jakby ten dirt nie wygląda tutaj zbyt korzystnie. Także trzeba to ogarnąć. I tak jak mówię, no, trzeba kotki ponazywać, tylko że nie wiem do końca jak. Nie wiem też, gdzie są wszystkie kotki. Tutaj w ogóle są, także je usadzimy. Ten szary kotek jakby mu się... Ten też tu jest taki ładny. Kurde, jestem słaba w imiona. Ja muszę chyba zadzwonić do kogoś zaraz, żeby kurde mi powiedział, jak je nazwać ten. Ale to nieważne. To jest teraz nieważne, dlatego że, słuchajcie, są rzeczy ważniejsze. Czekajcie, ja tutaj tylko ogarnę tego... No, kamerkę. Jakby są rzeczy ważniejsze, dlatego że no ostatnio był, słuchajcie, jakby atak hakera, normalna akcja, w sumie nie normalna. I podobno tutaj zostało parę rzeczy spalonych. Zobaczcie, tutaj domek został spalony cały. Nie wiem, czy widzicie. Jak to jest mega niemiłe, co nie? Mega niemiłe, nie wiem, kto to jest. Jakby mam tego, nick tej osoby mam też IP, ale no już, no trudno się mówi. No i tak to widzimy, tutaj tak wygląda, słuchajcie, ten domek. Nie mam tam niestety, kogo to jest, ale nie jest w zbyt dobrym stanie. No i tutaj też część domku została spalona, zobaczcie. Także nieciekawie, bardzo nieciekawie. I co? No i tutaj też, jak widzicie, został ten od malinowca chyba domek spalony totalnie, po prostu, totalnie. Więc totalnie not stonks, Don Chrisa też. Także jak widzicie, mega niefajnie. Ja szybko właśnie tutaj ten Mikołaj, o ile dobrze pamiętam, mi napisał szybko na Messengerze, że no kurde, mamy problem, nie? A ja takie, no jaki problem? No i że ktoś tam wbił i tak dalej, no i kurde. Jak widzicie, tak to wygląda. Dobrze, że była i tak szybka reakcja, bo mogło być więcej, jakby wiecie, problemów. Tam chyba nic nie jest ruszone, ale i tak no mega przykro według mnie, bo nie, no nie, tam chyba coś też jest. Oj, tam widzę, że też jest problem. No nie fajnie, widzowie, nie fajnie, bardzo nie fajnie. Także jak widzicie, no dużo problemów tutaj, dużo problemów. Co jest napisane? Uwaga, świetnie, myślałem, że to jest od kogoś, jak tego chłopa informacja, który wbił. Także no co, no, no tutaj też widzę, że jest pana, no masakra, widzowie, no mamy szczęście, że tego drzewa nie podszedł tam naszego, bo już drugiego pożaru by ten domek raczej nie przeżył. No jak mówię, no mega nie w porządku, mega niemiło, że taka osoba w ogóle, wiecie, jakby no jak ja bym biła na kogoś serwer przypadkowo, to raczej bym nie niszczyła wszystkiego, tylko bym po prostu, wiecie, nie wiem, weszła i wyszła, nie? Albo sobie opisała jakoś tam miło i ten, a nie takie rzeczy robiła, także mega niefajnie. No i no przykro mi jest z tego powodu bardzo, widzę, że tutaj w ogóle jakieś mosty są budowane. Bardzo fajnie, bardzo dobrze, bo tego tutaj brakuje właśnie. Fajnie, no ale jak mówię, no kurde, no szkoda, że tak się stało, a nie inaczej, no ale no, ja już niestety z tym nic nie zrobię, bo to nie, no, nie była moja wina, także no przerąbana po prostu, ale teraz już jest bardziej zabezpieczony serwer, więc mam nadzieję, że nic tutaj nie będzie, żadnych problemów. A my jeszcze, słuchajcie, zanim tam przejdziemy się jakby do tej, jakby do domku i ogarniemy te kotki, to bym chciała się zobaczyć, czy tutaj jest coś ciekawego, nowego. Tutaj fajnie byłoby, gdyby tutaj były tory.
Ja myślę, że to jest idealny pomysł na to, żeby tutaj zrobić tory, więc mam nadzieję, że ktoś kiedyś na to wpadnie. A możemy, zrobimy sobie tory, taką stację kolejową. To było w sumie fajne. Że tam coś powstaje nowego. Patrzcie, tego nie widziałam. Słuchajcie, dobra, trzeba tam się skoczyć. Na taką wioskę podzieloną w zasadzie na dwa. Tutaj mamy ten, jak się młyn chyba. I tutaj widzę, że też coś się dzieje. Kurde. Czyżby to jest jakiś odłam mojej wioski? Czyżby tutaj ktoś chciał zamieszkać nowy? To powiem wam, że nie wiem, co tu się dzieje. Są jakieś tutaj materiały. Ktoś tutaj chyba coś buduje. Kurde, nie wiem, no widzowie, powiem wam, że jest mocno. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Ok, widzę, że to jest niezły dom z dirta. Okej, okay, nie wiem, opcji, dobra, tak nie wejdziemy. Tam się da przejść jakoś? Chyba nie, tam nic nie ma. No dobra, widzowie, no właśnie nie byłam tutaj, więc chciałam sobie po prostu zobaczyć, czy tutaj się coś pozmieniało, czy też nie. No jak widzicie, pozmieniało się całkiem sporo. Ja w sumie nie wiem kiedy, bo jakby no ja dawno sobie na tym... Nie idź. O kurde, najgorzej. Jakby ja tutaj na tym serwerze, no nie zawsze mam czas, wiecie, wiadomo, grać, bo dużo teraz się dzieje wokół. No ale, no jak mówię, no jestem w szoku, że tak tutaj widzowie w sumie się przejęli tym wszystkim i naprawdę dużo tutaj grają i to jest mega fajne. Także mega super, słuchajcie. Kiedyś musimy jakiś odcinek z nimi nagrać, mam nadzieję, że to się uda na dniach zrobić, no ale jakby, no nie umiem się do końca dogadać, to raz. No ja też, słuchajcie, to nie jest takie proste, że tak powiem, także no dobra, słuchajcie, szkielecika zabijemy. Tam jest kurator, zostawimy. A tutaj, jak mówię, trzeba zrobić tory. Totalnie trzeba zrobić tory, jakby... Wydaje mi się, że to miejsce byłoby totalnie perfekcyjne i fajnie by to wyglądało. Moglibyśmy też tutaj... O, tutaj byśmy w podziemie na przykład jakieś zjechali. To by było, słuchajcie, coś. To by myślę, że byłoby fajne, także możemy coś pokminić. I na jakimś live, na przykład może w weekend jakiegoś live'a mi się uda zrobić, to wtedy, słuchajcie, to możemy pobudować. To by było w sumie spoko. Także dajcie znać w komentarzach, czy wam się taki pomysł podoba i czy byście chcieli jakiegoś live streama. Czy też napłynęłam, że to jest ten... winda. Dawno jej nie płynęłam. Ach, w sumie mam ochotę, no ale trudno, już się mówi. Jak już tutaj jesteśmy, to jesteśmy i co, i tyle. Lecimy do góry i musimy, słuchajcie, teraz wymyślić jakieś imionka dla kotków. To nie będzie proste, to nie będzie w ogóle proste, ale no musimy to zrobić. Kurczę, no dobra, mamy tutaj dwa szare, jeden taki mocny, drugi mocny, mniej mocny. Tutaj jest taki różowy. Jakoś mówiłam na te kotki. A gdzie jest ten kotek mój ulubiony? Ten, który wyglądał jak Tosia. Halo? To był ten? Nie, on inaczej wyglądał. Mam jeszcze jakieś kotki? Kurde, no czemu mi wszystkie kotki gdzieś uciekały? Jakby denerwuje mnie to. Nie wiem, co jest z tym kotkiem. Tam widzę, że jest szał, ciał i to ostry, że wziąć lawę. Dobra, to znaczy lawę, co? Redstone. Nie, no nie wiem, gdzie jest ten kotek. Jeszcze jednego chyba mieliśmy, tak mi się wydaje. On miał taką magmę, nie magmę, tylko magentę. Jako obroże, taki kolor. Ale jak mówię, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie on może być. On, no... Nie wiem, możliwe, że jest na dachu. Kto wiem, ale tutaj nie ma co, nie? Ja nie jestem ślepa. Tu jest jeden, drugi, trzy i cztery. Okej. Okay. Wiecie co, to tak, musimy nazwać je. No nie wiem, jak te szare nazwać, bo one są strasznie one są identyczne. Tylko, że różnią się obrożami, czy te ma różową, a tamten ma czerwoną. Nie wiem, no kurde, ja nie mam dzisiaj te weny w ogóle twórcze. Jakby nie mam pojęcia, jak je nazwać. A, tego szarego chociaż, kurde, jak on wygląda? On mi się kojarzy z czymś, ale niestety nie mam pojęcia z czym. Ciężko nazwać. Kurde. Jak go nazwać? Widzowie, no musicie mi pomóc w komentarzach koniecznie. Bo ja nie mam pojęcia, jakby, no ja mam trochę, no nie wiem, nie wiem, no bo ten mi się ze Złotkiem kojarzy, tylko kurde, no nie chcę nazywać tak samo tego kotka jak Złotko, które nie żyje. Więc wolałabym nie, ale ono wygląda, jest taki kremowy, takie... Taka delicja. Ej, ale bym zjadła Delicję, taki fun fact. Delicję bym zjadła. Dobra, Delicja. Jak ten dół od Delicji, co nie? Wiecie o co chodzi, widzowie. Nie mówcie mi, że nie. Proszę bardzo, jest Delicja, dobra. Mamy jedno imię z głowy, yeah! Okej, to teraz lecimy z drugim. Szary koteczek. To jest taki słodki, taki kochany. Kurde, dobra, on mi się... Dobra, ja wiem. Jo, Jezu, ja już wiem, okej. To będzie Elvis. Presley. Mam nadzieję, że dobrze napisałam. Elvis Presley. Dobra, najwyżej się poprawi, jak to przez A jest. Trudno, to będzie Elvis Presley. Idealnie. I mam jeszcze dwa kotki, ja mam tylko jeden znacznik, najgorzej. Z czym, jakby nazwać ten jeszcze... O, Jezu, już wiem. Lana Del Rey. Perfekto, widzowie. I ten... No, idealnie. Jeszcze, słuchajcie, musimy jeden znacznik wytrzasnąć, jeszcze jednego kotka musimy znaleźć. Także dwa znaczniki, jeden kotek.
No i mamy perfekto. Także, widzowie, serdecznie, najserdecznie dziękuję, że byliście do końca. Widzimy się jutro godzinę 18.30, jak codziennie oraz 15.30 na moim drugim kanale Miki Plus, więc koniecznie subskrybujcie, łapkujcie. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia albo wieczoru, w zależności od której godziny to oglądacie. Papatki i do jutra. Hejka!